Prezentujemy dzisiaj najnowszy łazik marsjański zbudowany na Politechnice Śląskiej, zbudowany przez zespół Salesian Phoenix. Jest to według nas niezwykła konstrukcja, głównie ze względu na to, co udało nam się zrobić i to w jakim czasie. Konstrukcja ta została zaprojektowana, zbudowana w niecały rok. Pierwszą unikalną cechą jest na pewno materiał, z którego jest wykonany, ponieważ wszystkie elementy, no większość elementów konstrukcyjnych jest wykonana z materiału kompozytowego, a dokładniej z włókna węglowo-epoksydowego wykonanej w technologii sandwichowej. To jest coś nowatorskiego, czego jeszcze żaden z łazików na świecie nie pokazał, ponieważ zazwyczaj łaziki są wykonane głównie z aluminium, z elementami stalowymi i ten kompozyt jest takim dodatkiem. Nasz łazik jest przygotowany do udziału w zawodach Anatolian Rower Challenge, które będą miały miejsce w lipcu tego roku, na które się udało nam zakwalifikować. No i tam będziemy musieli wykonać szereg różnych misji. Misje będą polegały m.in. na przejeździe w określone punkty, na symulowanym polu marsjańskim, na wykonaniu pewnych operacji za pomocą ramienia robotycznego, czyli przełączenie jakichś przełączników, odkręcenie zaworu. Jak również łazik będzie musiał pobrać próbkę gleby, którą później nasz zespół naukowy w laboratorium będzie analizował pod kątem obecności życia czy możliwości uprawy roślin na tym terenie.